Ja nazywam się Mikołaj Rotnicki, jestem z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych z Poznania. A Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych jest też jednym z członków takiego porozumienia o nazwie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni to jest porozumienie wielu organizacji pozarządowych zrzeszających organizacje pozarządowe reprezentujące osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności wzrokowymi, słuchowymi, intelektualnymi, jak również manualnymi. I działamy ogólnie na rzecz szeroko rozumianej dostępności, przede wszystkim tutaj tych kwestii związanych z mediami cyfrowymi, z treściami cyfrowymi, z dostępnością stron internetowych i w tym przypadku akurat również e-podręczników. Jakiś czas temu, jak ten projekt e-podręczniki wystartował, bodajże w maju, Ośrodek Rozwoju Edukacji zwrócił się do nas, czyli do Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, z taką prośbą o to, abyśmy pomogli im w tworzeniu dostępnych e-podręczników. Aby te podręczniki, które są teraz na etapie właśnie tworzenia, były od samego początku robione w taki sposób, aby mogła z nich korzystać jak najszersza liczba potencjalnych odbiorców, bez względu na to, czy są to osoby sprawne, czy niepełnosprawne. Tak? Chodziło nam o to, aby te podręczniki od samego początku miały, można powiedzieć, wbudowaną w siebie dostępność jako taką. My jako Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni przez ten czas od maja przeprowadziliśmy szkolenia. Tych szkoleń się odbyło bodajże 4 albo 5 nawet. Były to szkolenia skierowane właśnie przede wszystkim do autorów e-podręcznika, czyli autorów treści. Chcieliśmy im przekazać tą wiedzę, czym jest dostępność i jak ją rozumieć w kontekście e-podręcznika. Czyli jak te podręczniki, które współtworzą, których treść tworzą, jak powinny być przygotowywane tak, aby były tworzone zgodnie z powszechnie obowiązującymi i uznanymi standardami dostępności. Tutaj wcześniej, na wcześniejszej prezentacji pojawiło się takie tajemnicze, być może dla niektórych, słowo WCAG 2.0, czyli Web Content Accessibility Guidelines 2.0. To jest taki standard dostępności opracowany przez taką międzynarodową organizację zajmującą się standardami internetowymi, W3C, czyli World Wide Web Consortium. Został on opracowany już wiele lat temu. Ostatnia jego wersja, wersja 2.0, jest już dostępna od kilku lat i funkcjonuje. Jako Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni myśmy kilka lat temu podjęli proces przygotowania również oficjalnego polskiego tłumaczenia. Ten proces jest już naprawdę można powiedzieć, na finiszu. Już lada chwila zostanie to polskie tłumaczenie WCAG 2.0 ukończone i zatwierdzone. I w tym momencie ten standard będzie szerzej, można powiedzieć, nawet też sam w sobie dostępny, tak? Bo dostępny również dla osób, które językiem angielskim dobrze się nie posługują, a posługują się po prostu naszym ojczystym językiem polskim. Proszę Państwa, ja pokrótce właśnie przedstawię pewien oczywiście wycinek, ponieważ WCAG tak naprawdę jest dokumentem, który obejmuje ponad 60 stron, jest napisany językiem dość trudnym, dość technicznym. Natomiast podobnie jak to miało miejsce na tych szkoleniach skierowanych do autorów treści e-podręczników, ja Państwu naprawdę w pigułce, dosłownie pigułce pigułek nawet, bo to, co przekazywaliśmy na szkoleniach, co trwało około 2 godzin, to i tak naprawdę jest, można powiedzieć, pigułka tego WCAG 2.0. Natomiast wszystko, całą resztę należałoby sobie tak naprawdę doczytać. Ja polecam tutaj tak przy okazji jeszcze, jak Państwo będziecie już w domach i zasiądziecie sobie gdzieś tam przed komputerami, wejść na stronę www.fdc.org.pl, gdzie
jest link do tej właśnie już prawie że finalnej polskiej wersji tłumaczenia WCAG 2.0, żeby sobie w ogóle to przejrzeć, z czym to w ogóle się je, jak to w ogóle wygląda, żeby się tego też nie bać. Ja Państwu w tej chwili naprawdę pokrótce zademonstruję pewien, można by powiedzieć, wyciąg tych informacji, które żeśmy już wcześniej przedstawili na szkoleniach dla autorów e-podręczników. Ja jestem osobą słabowidzącą, z tego względu posługuję się tutaj akurat laptopem, który nie jest akurat tak dobrze, powiedzmy, dostosowany do moich potrzeb. Ja jeszcze coś oczywiście moim wzrokiem się posługuję, także pozwolicie Państwo, że ja będę resztę tego tutaj mojego wystąpienia zaprezentuję po prostu siedząc. I może teraz właśnie przejdziemy do tej części związanej z tym, czym jest dostępność. Jak Państwo wiecie, e-podręcznik to jest zasób informacji. Pewien zasób informacji, z którego korzysta uczeń, korzysta nauczyciel. I przede wszystkim zarówno autorom e-podręcznika, jak i ogólnie tutaj też samym inicjatorom e-podręcznika zależy na tym, żeby oczywiście z niego korzystać i to w jak najszerszym zakresie. Przez to, że e-podręcznik to jest zbiór pewnych informacji, tak, to musimy tutaj przytoczyć pojęcie, czym jest tak naprawdę dostępność informacji. Dostępność informacji, jak Państwo, mam nadzieję, że dobrze widać na slajdach, przynajmniej osoby, tutaj mówię akurat dla osób widzących, dostępność informacji to jest możliwość korzystania z treści przez jak najszerszą liczbę osób w jak najszerszym zakresie. Czyli musimy, tworząc e-podręczniki, musimy pamiętać o tym, aby jak najszersza liczba osób mogła z nich korzystać. I to bez względu na to, czy są to osoby pełni sprawne, czy z jakąkolwiek niepełnosprawnością. Jeżeli chodzi o dostępność e-podręcznika, to tak jak tutaj wcześniej była mowa o dostępności w ogóle informacji jako takiej, dostępny e-podręcznik to taki, z którego można uniwersalnie, wygodnie i intuicyjnie korzystać. Czyli dostajemy taki e-podręcznik, zasiadamy przed nim, czy to przed komputerem, czy przed tabletem, czy na smartfonie. Tu jest właśnie ta uniwersalność, tak, że możemy zapoznać się z jego treścią w sposób dowolny, czy nawet możemy w, powiedzmy, już takich ekstremalnych przypadkach nieco nie e-podręcznikowych go wydrukować, tak, i w taki sposób z niego korzystać. Tu chodzi przede wszystkim właśnie o ten rodzaj uniwersalności. Oczywiście wygodny, czyli tak, że zasiadamy i bez większych, powiedzmy, zapoznawania się z jakimiś wielkimi instrukcjami obsługi, od razu możemy z niego intuicyjnie korzystać. Proszę Państwa, jeżeli taki e-podręcznik z jakiegoś powodu byłby niedostępny, tak, no to ograniczamy tutaj dosyć potężnie grupę odbiorców. Przede wszystkim mówimy tutaj o osobach z niepełnosprawnościami sensorycznymi, czyli osoby niewidome, słabowidzące, jak również słabosłyszące i głuche. Dotyczy ta niedostępność również osób z niepełnosprawnością intelektualną, to w szczególności jeżeli mówimy o podręczniku, który ma treść no, dosyć skomplikowanym językiem, niezrozumiałym napisaną. Jak również osób z niepełnosprawnościami manualnymi, tak? Podręcznik, e-podręcznik właściwie wyświetlany na ekranie danego urządzenia musi dać się obsłużyć również przez osoby nieposiadające takiej właśnie zdolności manualnych, na przykład nie mogących poruszać kończynami górnymi, czy na przykład nie mogących korzystać z myszy czy z klawiatury. To są właśnie te grupy, których dotyczy niedostępność podręcznik. Wcześniej Państwu powiedziałem o czymś takim jak WCAG 2.0, to się też wcześniej pojawiło. Jest to powszechnie uznany standard dostępności, na który powołuje się, jak też było wcześniej powiedziane, między innymi jest powołanie się w nim między innymi
w rozporządzeniu o krajowych ramach interoperacyjności z ubiegłego roku. Oznacza to tyle, że wszelkiego rodzaju systemy tworzone i działające w administracji publicznej, tym można też tutaj podpiąć nawet te e-podręczniki, powinny być tworzone zgodnie ze standardem WCAG 2.0. Czym ten standard jest? Tak jak ja wcześniej powiedziałem, jest to międzynarodowy standard stworzony przez organizację W3C, dostępny również właśnie na ich stronach. I jest to taka specyfikacja techniczna, podobna do tego, podobna do takich specyfikacji właśnie jak język HTML, jak style CSS, tak? Też są do tego odpowiednie specyfikacje stworzone przez organizację W3C. I przede wszystkim ta specyfikacja mówi o tym, jak tworzyć dostępne treści internetowe. Dostępne treści internetowe i przede wszystkim mówi nam o tym, co zrobić, a nie jak zrobić. Dlatego, że specyfikacja ta jest zupełnie oderwana od technologii, tak? Czyli niezależnie od tego, czy e-podręczniki powstają na smartfona, na tablet przy jednym systemie, przy drugim systemie, czy na komputer klasy PC, czy pod Linuxem, te standardy dostępności powinny być równo zapewnione i powinny dotyczyć właśnie tej samej treści, niezależnie od tego, na jakim urządzeniu ona jest wyświetlana. W standardach dostępności, w tym dużym dokumencie, o którym Państwu powiedziałem, te powiedzmy poziomy spełniania powiedzmy dostępności zostały ujęte w takich trzech poziomach, oznaczonych trzema literami, poziom A, poziom podwójnego A i potrójnego A. Wszystko zależy od tego, jaki poziom dostępności chcemy oczywiście osiągnąć. Im wyższy poziom dostępności ma być osiągnięty przez te nasze treści, tym szersze kryteria i bardziej restrykcyjne musimy oczywiście wypełnić. Tak to zostało w tym dokumencie ujęte. Jeżeli chodzi o te podstawowe zasady związane z tworzeniem dostępnych treści, a w naszym przypadku dostępnych e-podręczników, standard WCAG 2.0 zawiera takich tych wytycznych 12. One zostały pogrupowane w cztery grupy i te 12 wytycznych mówi o tym, w jaki sposób jakby dzieli nam, można by powiedzieć, tę dostępność na pewnego rodzaju obszary. Pierwszy obszar jest związany ze zrozumiałością, drugi ze funkcjonalnością, trzeci ze To się coś przestawiło. Tak, ale coś tu. Mam zawiesiło się. Tak, pierwszy jest związany z postrzegalnością, drugi z funkcjonalnością, trzeci ze zrozumiałością, drugi z solidnością. I teraz tak, w kontekście tych 12 zasad podczas tych szkoleń, które żeśmy przeprowadzili z dostępności, myśmy wybrali pewne takie najważniejsze, kluczowe wytyczne, które mają właśnie zastosowanie w szczególności w tworzeniu e-podręczników, tak aby były one dostępne dla wszystkich. Pierwszą z nich jest tekst alternatywny, czyli wszelkiego rodzaju treści, które nie są tekstem, powinny być zaopatrzone w tak zwany tekst alternatywny. Dotyczy to w szczególności grafik, które występują, ilustracji, reprodukcji, które występują w e-podręczniku. Oznacza to tyle, że na przykład dla osoby niewidomej, która posługuje się komputerem, korzysta z tego e-podręcznika, korzysta z e-podręcznika za pomocą komputera i specjalnego programu odczytu ekranu. Treści tekstowe, które są w e-podręczniku, bez problemu odczyta. Natomiast jeżeli napotka na grafikę, która nie jest opisana, nie ma tekstu alternatywnego, czytnik ekranu przeczyta po prostu grafika i tyle. Albo nic nie przeczyta. I w tym momencie taka treść, będąca właśnie obrazkiem, ilustracją, reprodukcją,
staje się po prostu dla tej osoby niedostępna. Także pierwsza kwestia to jest w ogóle zapewnienie tekstu alternatywnego dla wszelkich treści niebędących grafikami. Wiadomo, jeżeli chodzi o to już są takie, można powiedzieć, szczegóły, ale jeżeli chodzi o tworzenie tekstów alternatywnych, to trzeba pamiętać o takich zasadach trzech. Pierwsza z nich to jest wiedza o obiekcie, druga kontekst, w jakim on został użyty, ponieważ dana ilustracja, na przykład umieszczona w podręczniku, załóżmy, że będzie to jakiś obraz, na przykład stańczyk, tak, Matejki. Jeżeli umieścimy go w podręczniku do historii, to będzie zupełnie inny opis alternatywny tutaj potrzebny, aniżeli kiedy ta reprodukcja zostanie umieszczona na przykład w podręczniku do plastyki. Że na to trzeba zwrócić uwagę. Drugą taką kwestią związaną z dostępnością i kolejną zasadą, która to ma szczególne znaczenie w przypadku osób z niepełnosprawnością właśnie sensoryczną, czyli niepełnosprawność wzroku i słuchu, jest są tak zwane alternatywne multimedia. Przede wszystkim dotyczy to wszelkiego rodzaju filmów czy nagrań dźwiękowych, które są umieszczane we podręcznikach. Ja, jeśli można, Państwo, jest tutaj naprawdę sporo. Mamy co prawda trochę niedużo czasu, ale króciusieńko Państwu zademonstruję, o co tutaj chodzi. Słychać to? Słychać coś? A widać? To dobrze. Jak się skończy ten krótki fragment, proszę uważnie oglądać i słuchać, bo zadam kilka pytań. Witam Was ponownie o poranku. Mikołaj Konieczny, jest 8 po 8, 24 grudnia. Jednej rzeczy nie rozumiem od rana, bombardujecie mnie telefonami z życzeniami, jakieś święto się szykuje czy coś, nie. Spójrzmy do kalendarza. Dobra. Wiadomo, gdzie się akcja tego filmu dzieje? A wiadomo w ogóle, że to jest film? Na filmie to wie, gdzie się dzieje. A wiadomo w ogóle, że to jest film? To teraz Państwo się czujecie mniej więcej tak, jakbyście jako osoby niewidome zostali zaproszeni po prostu do kina, w którym nie ma tak zwanej audiodeskrypcji. Tak? No, zgadza się, to Pan zna ten fragment. Ale w każdym bądź razie tak postrzega osoba niewidoma multimedia, treść multimedialną, która nie została dostosowana do jej potrzeby. Tak? Także Państwu to, no nie wiem, czy unaoczniłem, ale unauszniłem przynajmniej, tak? A teraz jak wygląda treść multimedialna, ta sama notabene, stworzona w sposób dostępny, czyli z zastosowaniem tak zwanej audiodeskrypcji. Ciemno-niebieskie niebo zasnute białymi chmurami. Wolno sfruwają płatki śniegu. Na tle nieba napis. TVN przedstawia. Listy do N. Na tle nieba białe litery tytułu. Ciemno-niebieskie wody Wisły. Na powierzchni srebrzy się drobna kra. Wzdłuż brzegów ciemne pasy bezlistnych zarośli. Na horyzoncie niewyraźne zarysy Pałacu Kultury i wieżowców. Tutaj mogę tylko tak pokazać, widać? Witam Was ponownie o poranku. Mikołaj Konieczny, jest 8 po 8, 24 grudnia. Ulice Warszawy, w radiowym studiu Mikołaj, Londyn po 30. Jednej rzeczy nie rozumiem od rana, bombardujecie mnie telefonami z życzeniami jakieś. Widać różnicę? A nawet ją słychać chyba, prawda? Więc tak wygląda treść, jak powinna zostać stworzona w sposób dostępny właśnie tutaj w przypadku osób niewidomych i słabowidzących. W tym przypadku jest to audiodeskrypcja. Także mam nadzieję, że ten przykład Państwu jakoś unaocznia i unausznia
co to znaczy dostępne i niedostępne treści multimedialne, które oczywiście też w e-podręcznikach się docelowo znajdą, no bo e-podręczniki to nie tylko tekst, to nie tylko obrazy, ale najczęściej również też filmy. Kolejną taką może z tych bardziej istotnych tu jeszcze rzeczy związanych to jest przede wszystkim sposób odbioru tych treści, tak? Czyli, że treści powinny być stworzone w taki sposób, aby na przykład kolor, czy kształt, czy na przykład położenie treści we podręczniku nie było jednym wyróżnikiem tej treści, tak? Ponieważ osoby, które nie rozpoznają kolorów, tak? Albo osoby niewidome, dla których ułożenie pewnych treści też nie jest dostępne, tak? Żeby to nie był jeden wyróżnik, który prezentuje nam tą treść w konkretny sposób. Dam Państwu tutaj taki przykład wykresu kołowego, tak? I Państwo być może nawet byście się przekonali, co oznacza niedostępność takiej treści, jeżeli byście taki kolorowy wykres wydrukowali na drukarce czarno-białej, tak? Okaże się, że dopasowanie pewnych kolorów będzie po prostu niemożliwe. I nie będziecie Państwo również mieli możliwości skorzystania z informacji, którą niesie akurat ten wykres kołowy. Kolejną istotną rzeczą, tym bardziej w szczególności tutaj akurat dla osób słabowidzących, jest kolor i kontrast i wielkość czcionek, krój tych czcionek. Także to jest wytyczna, która tutaj zwraca nam uwagę na tą kwestię związaną, że należy stosować takie kontrasty tła i tekstu, jak również wielkości tekstu, aby były one dostępne również dla osób słabowidzących. Jak również dotyczy to też możliwości zwiększania i zmniejszania tej czcionki. Kolejna rzecz. Tekst, a nie obraz tekstu. To, co tu też było wcześniej powiedziane, te wszechobecne pliki PDF, tak, które dość często tworzone są w taki sposób jako skan, tak? Ktoś sobie zeskanuje, stworzy plik PDF i na przykład co by się stało, gdyby ktoś w taki sposób stworzył e-podręcznik? No niestety, osoby niewidome korzystające z czytników ekranu nie poradziłyby sobie, bo to jest tylko obraz. A nawet Państwo, gdybyście otrzymali e-podręcznik w takiej postaci i próbowali na przykład wyszukiwać treść za pomocą wyszukiwarki wbudowanej w czytnik plików PDF, też tego nie osiągniecie, ponieważ to jest obraz, to nie jest tekst. Także należy stosować tekst, a nie obraz tekstu tam, gdzie on jest potrzebny. Oczywiście są pewne wyjątki, kiedy na przykład e-podręczniki zawierają jakieś mapy, starodruki i tego typu rzeczy, gdzie istotne jest pokazanie, jak na przykład, nie wiem, zapis nutowy Fryderyka Chopina sprzed iluś lat, jak on tam oryginalnie wyglądał. To oczywiście w tym przypadku prosi się tutaj o zastosowanie ewentualnie tekstu alternatywnego. Kolejna rzecz, która jest istotna z perspektywy osób z niepełnosprawnościami, jeżeli chodzi o korzystanie z e-podręcznika, to jest możliwość dostępu z klawiatury. Czyli zapewnienie tego, aby mysz komputerowa nie była jedynym sposobem korzystania z e-podręcznika. Zresztą można też tutaj przytoczyć przykład, że niektóre nowoczesne urządzenia, tablety, jako takiej myszy nie posiadają. Tam się oczywiście posługujemy dotykiem. Tam żadnego wskaźnika nie ma. Wskaźnikiem jest tutaj jedynie nasz palec. Natomiast jeżeli chodzi o osoby na przykład niepełnosprawne manualnie, które korzystają ze specjalnych na przykład tak zwanych switchy, czyli takich urządzeń, które pozwalają sterować im komputerem, to właśnie zastosowanie tej wytycznej związanej z dostępnością za pomocą klawiatury ma tutaj szczególne zastosowanie.
wystarczająco często. Istotną też kwestią tutaj, w szczególności jeżeli chodzi o treści takie multimedialne, to jest to, aby nie zawierały one treści, które prowokują ataki epilepsji. Czyli aby nie było tam żadnych błysków, migotania i tego typu treści, które mogą powodować ataki epilepsji. Pomocna nawigacja. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby podręcznik, e-podręcznik był stworzony w taki sposób, aby były w nim zawarte pewnego rodzaju pomocy nawigacyjne, jakieś na przykład linki, które pozwalają przeskoczyć na początek treści, do konkretnego rozdziału, do konkretnej podstrony i żeby to było zrobione w sposób przejrzysty i zrozumiały, żeby łatwo się z tego korzystało. I jedną z też kluczowych rzeczy, tak na koniec tutaj wybranych, związanych z istotnymi tymi wytycznymi dotyczącymi tworzenia dostępnych e-podręczników, jest język dokumentu. Tak? Chodzi o to, żeby język e-podręcznika był zrozumiały. Czyli żeby nie stosować żargonu, żeby wyjaśniać skróty, wyjaśniać konkretne pojęcia i żeby były one stworzone i napisane w taki sposób, aby również osoby na przykład z niepełnosprawnością intelektualną mogły w pełni zapoznać się z ich treścią. No i na zakończenie, jeżeli chodzi jeszcze o WCAG 2.0 i w szczególności zastosowanie w kontekście e-podręczników, to kompatybilność. I to, co ja też powiedziałem na wstępie, aby stworzony e-podręcznik był zgodny ze specyfikacjami technicznymi, czyli przede wszystkim właśnie ze standardami, na przykład ze standardem HTML, jeżeli to jest e-podręcznik stworzony i udostępniony w formie strony internetowej, żeby on się po prostu dał, że tak powiem, parsować. To znaczy, żeby można go było specjalnymi narzędziami sprawdzić, że on jest stworzony zgodnie ze standardem i z technologią, w której został przygotowany. To są naprawdę takie w olbrzymim, bym powiedział, skrócie zagadnienia wyciągnięte właśnie z WCAG 2.0, które mają zastosowanie przy tworzeniu dostępnych e-podręczników. I to jest dosłownie mały fragmencik tego, co mieliśmy tutaj wspólnie z kolegami z Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni okazję przedstawić twórcom e-podręczników. Na tym etapie oczywiście, jako Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, my cały czas jesteśmy, powiedzmy, jako konsultanci tej dostępności i czekamy, aż tutaj zostaną przygotowane jakieś też wersje takie już robocze, produkcyjne, które będziemy mogli ocenić, ponieważ też przez Ośrodek Rozwoju Edukacji zostaliśmy poproszeni o zrobienie też audytu dostępności. Na pewno tutaj też pomocna, ale od strony takiej właśnie między innymi merytorycznej, będzie też pomoc właśnie osób z specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Ich właśnie sugestie dotyczące przede wszystkim merytorycznej przygotowania treści, ponieważ zdarzają się treści takie, które no na przykład z tego, co jest też przewidziane we podręcznikach, na przykład swego rodzaju gry multimedialne, tak, które zostaną zawarte w tych e-podręcznikach. I no, dla przykładu, jeżeli na przykład taka gra miałaby polegać na przykład na łączeniu jakichś tam kropek czy przeciąganiu jakichś treści na przykład za pomocą myszy, to w tym przypadku pojawia się taki problem, jakie ewentualne alternatywne ćwiczenia czy gry
można by stworzyć na przykład dla osób niewidomych czy słabowidzących w taki sposób, aby one na równi mogli uczestniczyć w korzystaniu z tych treści, powiedzmy, takich bardziej interaktywnych w e-podręcznikach. I tu na pewno cenna będzie pomoc ze strony właśnie osób z ośrodków, właśnie specjalnych ośrodków wychowawczych. Także z mojej strony naprawdę to jest w ogromnej pigułce przedstawienie, czym jest dostępność. Trochę też pokazałem, czym również jest niedostępność pewnych treści na tym akurat przykładzie bez audiodeskrypcji. Zagadnienie na pewno jest szerokie i liczymy tutaj właśnie przede wszystkim również na owocną dyskusję właśnie tutaj po przerwie, po tym moim wystąpieniu. Jeżeli Państwu podczas tego mojego wystąpienia nasunęły się ewentualnie jakieś pytania, jakieś sugestie, to będzie na to czas tuż po tym moim wystąpieniu.